Transmisję z wyścigowych motocyklowych mistrzostw Polski oglądacie dzięki Wójcik Ventilations i Wójcik Racing Team, Dunlop, Eurotrans Rychlik i Racing Team Siedlce, Pazera Racing, Plus, Brillare oraz Miropasz. Czwarta i ostatnia runda motocyklowego Pucharu Polski i ósmy wyścig w tym sezonie. Wielkie zakończenie tegorocznej rywalizacji, a na szali tytuł. O tytuł ten walczyć będzie Mikołaj Budzyński, 23 punkty przewagi nad Maciejem Szeflerem i to właśnie Szefler startuje do dzisiejszego wyścigu z pierwszego pola, podobnie jak wczoraj. Wczoraj triumfował, Mikołaj był wczoraj na drugiej pozycji, no ale on tę sytuację tutaj komfortowo kontroluje. Mikołaj Budzyński rusza z trzeciej pozycji, pomiędzy nimi jeszcze w pierwszym rzędzie Maciej Śmieszalski, który wczoraj no, widowiskowo na finiszu sobie radził i dzisiaj też na pewno będzie chciał powalczyć o wysoką pozycję w tym ostatnim wyścigu sezonu, który skomentują dla Państwa Tomasz Szabiński i Michał Fiałkowski. Zawodnicy są już na okrążeniu rozgrzewkowym. Tomek, na kogo tutaj warto zwracać szczególną uwagę? Mamy szybkich zawodników w Rookie 600. To jest jedyna stawka, która ma jeszcze niewyłonionego mistrza. Jeszcze Mikołaj nie może być w 100% pewny tego, że odbierze Puchar Polski w klasie Rookie 600. Natomiast obstawiamy, że i Mikołaj Budzyński, i Marcin Szefler, i Maciej Śmieszchalski będą wykręcać świetne czasy. Wczoraj to potwierdzili. Pojechali 1.38. I myślę, że tutaj będzie naprawdę na co popatrzeć, to trójkę będzie obserwować na czele wyścigu. Co tutaj musiałoby się wydarzyć, żeby rzeczywiście Marcin Szefler zgarnął ten tytuł? No musiałby nie dojechać do mety Mikołaj Budzyński, a Szefler musiałby ten wyścig wygrać, więc no tutaj mocno musiałby też liczyć po prostu na pecha rywala, także póki co kontroluje sytuację Mikołaj Budzyński. Młody, 17-letni, o ile dobrze pamiętam, zaledwie zawodnik. Tak, ale młody, może sobie pozwolić nawet na najmniejszy błąd. Młody zawodnik, dobrze zapowiadający się, ma bardzo dobry zespół, bardzo profesjonalny, z dużym budżetem, no i świetnie przygotowany sprzęt, Kawasaki ZX-636, no bardzo delżony, oglądałem go z każdej strony, każda śrubka praktycznie wymieniona na jakiś lekki stop metalu, przelot Aroła, bardzo dobry zawias Olinsa. No i tylko pytanie, co w tamtym silniku, czy on jest jakiś podniesiony, ma moc, czy nie. Trochę tam ludzie na padoku debatują na ten temat, ale może to zostawmy, bo teraz już stawka jest ustawiona na gridzie do ostrego startu. 14 zawodników, wszyscy w tej samej kategorii. Mieliśmy przed chwilą wyścig klasyków, tam trzy różne klasy w jednym wyścigu. Tutaj jest jedna kategoria, jedna stawka, 14 zawodników, no i ostatni dla nich wyścig w tym roku. Marcin Szefler, Maciej Śmieszchalski, Mikołaj Budzyński, za nimi Krzysztof Depta, Paweł Machi i Rafał Mazurkiewicz. To pierwsza szóstka, zaczynamy. Oj, zaspał, fatalnie zaspał Śmieszchalski, ale świetnie wystartował Szefler z pole position, ale będzie tam też atakował Budzyński od wewnętrznej do pierwszego zakrętu. No zobaczymy, kto się wpasuje. I Budzyński prowadzi. Kto się wpasuje pierwszy w Sowiniaka, bo ten zakręt wyznacza kolejność przejazdów w dalszych okrążeniach, kto będzie musiał przeatakować, kto będzie musiał podgonić. Budzyński na prowadzeniu, ale już tam Szefler do wewnętrznej, do Sławiniaka. Paweł Machi przebił się na trzecie miejsce. Świetny start zawodnika Pazara Racinga. Szefler od wewnętrznej i wychodzi na pierwszą pozycję. Odzyskuje to prowadzenie. No, przyznam szczerze, spodziewałem się, że je straci na wyjściu, ale jednak tutaj pięknie przyblokował do niepojętego. Bardzo defensywnie pojechał Szefler do tego drugiego lewego zakrętu. No i utrzymuje za sobą póki co Mikołaja Budzyńskiego. Ostra, bezpardonowa walka, a mimo wszystko odjeżdżają od Pawła Machia. Tutaj teraz Śmieszchalski stracił kolejną pozycję, ale kontruje i błąd! Ależ wyjeżdża prawie poza tor w małej patelni Maciej Śmieszchalski, spada w głąb stawki. Tak jest, dobierał się do Sebastiana Grossama, który jak widać świetnie wystartował, wczoraj potwierdził... I przewraca się! Maciej Szefler przewraca się, Marcin Szefler, przepraszam, przewraca się w prawym pod trybunami, no i to już jest, proszę Państwa, niestety dla niego nie tylko koniec wyścigu, ale także koniec marzeń o tytule. Mikołaj Budzyński w tej chwili, no automatycznie ten tytuł ma już w kieszeni, bo zagrozić mu tutaj mógł tylko i wyłącznie Marcin Szefler, ale on musiał ten wyścig wygrać, liczyć na pecha Mikołaja Budzyńskiego, natomiast sam teraz ląduje poza torem, no i traci jakiekolwiek szanse na dobry wynik, no bo widzimy, nawet gdyby wrócił na tor, no to ta strata jest ogromna,
No i w tej chwili Mikołaj Budzyński no nie musi już robić nic, nie musi nawet kończyć tego wyścigu, ale z drugiej strony może teraz powalczyć bez presji, no i będzie musiał chyba walczyć, bo Paweł Machi tutaj siedzi mu na ogonie. Ależ niesamowite pierwsze okrążenie. I Paweł Machi i Sebastian Grausam, to jest zaskoczenie. Ten młody zawodnik, który wywodzi się z klas 125, świetnie trzyma tempo czołówki i Pawła Machija i Mikołaja Budzyńskiego i w ogóle od nich nie odstaje. No zobaczymy, czy tym razem będzie ta zimna krew, nie popełni żadnego błędu, bo pamiętamy, w maju popełnił dwa błędy i z dwóch wycieków się wykluczył właśnie tutaj na Sławiniaku. Dwa upadki, co wyeliminowało go z gry. Paweł Machi kilka tygodni temu na Węgrzech pierwsze podium, teraz trochę za szeroko do niepojętego, no popełniał tutaj błąd, ale nie wykorzystał tego Grausam, nie chciał ryzykować, nie chciał atakować tutaj za wszelką cenę. Za nimi Deptaś, Mieszchalski, Mazurkiewicz, Młodawski, Hutnik, Glaudiuska, Sfalkiewicz, Rogiewicz i Stecki, to jest dwunastka, którą mamy wciąż na torze, a zjeżdża do alei serwisowej... No pewnie Marcin Szefler. Nie mamy potwierdzenia, tak, no, ale myślę, że to on. Ale odbił się tu w szybie. Wydaje mi się, że to był właśnie on, także koniec wyścigu dla Marcina Szefflera. No wielka, wielka szkoda. No ale trochę zaskakuje nas ta czołówka, bo spodziewaliśmy się, że to raczej Maciej Szmieszki będzie gonił Mikołaja Budzyńskiego pod nieobecność Marcina Szefflera. No widać, że tam się przebija. Trzeba jeszcze dodać, że Krzysiek Depta, który miał świetne kwalifikacje, ale wczoraj upadek właśnie tutaj na wyjściu pod most, też obiecał mi, że będzie walczył, że chce się pokazać na koniec sezonu. Będzie musiał przejść do Mistrzostw Polski w przyszłym sezonie, bo wykręcając ten czas 1.39 z czasem kwalifikacji. No i powiedział, że nie da tanio skóry sprzedać i będzie tutaj na pewno chciał się pokazać od jak najlepszej strony. A śmiechu jest już w tej pierwszej grupie. Maciej Śmieszkalski pojechał na ostatnim kółku 1.41 jako jedyny w stawce. No i już tutaj jest, już tutaj szuka sposobu, żeby wyprzedzić Sebastiana Grausama i z pewnością będzie próbował tutaj na hamowaniu do Sławiniaka, chociaż jest na zewnętrznej, to Grausam będzie próbował chyba zaatakować Machijanie. Jednak grzecznie do Słomińskiego. Ale mamy potwierdzenie. Czas drugiego okrążenia, które już nie jest już jest okrążeniem takim pełnowartościowym, bo nie jest ze startu. Był 1.42, czołówka jedzie 1.42, to znaczy, że to nie jest za szybkie tempo, dlatego tutaj Paweł Machi, Sebastian Grausam nie mają problemu, żeby się utrzymać, ale widać, że Mikołaj Budzyński już odjeżdża. Próbuje znów tutaj zaatakować Śmieszkalski do małej patelni, ale tym razem ostrożnie, nie chce popełnić tego samego błędu, co na pierwszym kółku. Tymczasem Paweł Machi popełnił dokładnie ten sam błąd w niepojętym i wjechał tam bardzo szeroko, nie zamknął tego zakrętu, nie dojechał do wierzchołka, a więc drugi raz ten sam błąd Pawła Machija, no i tam będzie musiał bardzo uważać, bo mogą to wykorzystać rywale. No trzeba zauważyć jeszcze, że goni ich Rafał Mazurkiewicz. Bardzo dobrze się pokazał wczoraj z tempem 1.41, jest to jego życiówka. Dla przypomnienia, wczoraj powiedziałem, że jedzie z kontuzją dwóch kostek, obie kostki skręcone. No ale myślę, że na lekach przeciwbólowych da radę te 10 okrążeń przejechać na pełnym ogniu. No zobaczymy, czy ich dogoni. Myślę, że nie będzie miał jakiegoś większego problemu, jeśli stawka będzie jechała 1.42,5. Teraz przecinają linię start-meta, zobaczymy, jakie są wyniki. Tempo nie wzrosło. 1.42,2 wykręca Mikołaj Budzyński. Jak na tą klasę jest to wolno. I cała ta czołówka 1.42, takim właśnie tutaj jadą zawodnicy tempem, no ale już widzimy, że Paweł Machi tutaj bardzo blisko ponownie jest Mikołaja Budzyńskiego i cała ta grupa jest bardzo blisko Budzyńskiego. Tam ktoś bardzo powoli jedzie na końcu stawki i tutaj defensywnie grał sam do wewnętrznej, wyprzedza Machija. Wyprzedza Machija. Tak, a Rafał Mazurkiewicz już dojeżdża, mamy piątkę. No będą się tasować ławą. Widać w niebieskim kombinezonie jeszcze pewnie będzie próbował Krzysiek Depta dojechać do tej czołówki. No i zapowiadają się ciekawe ostatnie okrążenia. 7 kółek jeszcze do końca tego wyścigu, także długa, ciekawa walka, proszę Państwa, przed nami. No i ogromna stawka, ogromna presja na pewno ciąży teraz na barkach Mikołaja Budzyńskiego, który jedzie tutaj na prowadzeniu na tym biało-czerwonym motocyklu. No i zobaczymy, komu starczy sił na tą drugą część wyścigu. No, nie mówimy tutaj o zdarciu opon, bo raczej w tej klasie problem opon no, nie istnieje. No, jak się założy nowe ogumienie, powinno te 10 okrążeń bez problemu przetrwać, więc tutaj raczej chodzi o kondycję.
A Marcin Scheffler chyba jednak nadal na torze i to jego tutaj za chwilę najprawdopodobniej będzie dublować czołówka i to może być sprytne zagranie z jego strony, ponieważ on jest drugi w klasyfikacji generalnej. Macieja Śmiechalskiego wyprzedza o raptem 15 punktów, także tutaj jeżeli Śmiech ustanie na podium, no to awansuje na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, więc każdy punkcik będzie tutaj na wagę złota, a Scheffler jest w tej chwili 13. No tak, i jak mówimy o Pucharze Polski, o pierwszym miejscu, to raczej sprawa jest już zamknięta. Mikołaj Budzyński, dojeżdżając do mety, gwarantuje sobie pierwsze miejsce w Pucharze Polski, ale wicemistrzostwo jest sprawą otwartą. Śmiechalski, wybacz, atakuje Machia, wyprzedza na wyjściu z dużej patelni, no ale teraz zostawia tam dużo miejsca Machonemu na kontrę, jednak się nie zdecydował zawodnik Pazera Racing. Wciąż na czele Budzyński, przedgrał samym Śmiechalskim, Machijem, no i został teraz trochę z tyłu Rafał Mazurkiewicz. Na ostatnim okrążeniu pojechał już takim samym tempem jak rywale, 1.42, a kiedy gonił, jechał 41. Tak, jego nowy rekord życiowy 1.41.400, no lekka zadyszka, miejmy nadzieję, że to nie odezwała się te kontuzje kostki i że dojedzie. Ale to też często jest tak, że zawodnik, kiedy ma przed sobą trochę pustego toru, goni jakąś grupę czy innego zawodnika, jest w stanie jechać swoim tempem, swoimi liniami, no to wówczas to tempo ma świetne, ale kiedy dojedzie już do takiej grupy, no i wtedy, aj, tutaj Śmiechalski bardzo ciasno, ale to nie miało prawa się udać w tym szybkim prawym pod dębami. Ale nie wiem, czy widzisz, Sebastian Grausam szuka miejsca i w Sławiniaku, i teraz na tym prawym szybkim, no widać, że Mikołaj chyba go trochę blokuje. Oj tak, no na pewno Mikołaj chciałby przypieczętować ten tytuł zwycięstwem, przynajmniej stanąć na podium, ale z drugiej strony on też wie, że nie ma sensu tutaj ryzykować, no... Trudne, bardzo trudne zadanie przed tym młodym zawodnikiem. Kończymy kolejne okrążenie i tam chyba Śmiechalski wyprzedził, tak, wyprzedził Pawła Machija. O, I teraz wyprzedza jeszcze Grausama. No kapitalna jazda Macieja Śmiechalskiego. Tak, ale to chyba raczej błąd Sebastiana Grausama, bo teraz na prosty start meta wyprzedził go jeszcze Paweł Machi. To znaczy, że prędkość wyjścia miał bardzo słabą. Dokładnie tak jak mówisz, a więc coś tutaj nie wyszło Grausamowi w tym ostatnim zakręcie. No ale jesteśmy już na półmetku wyścigu. Tempo trochę rozczarowujące. Chłopaki nas przyzwyczaili do tego, że bez problemu schodzą poniżej 1.40. Tam chyba jednak Marcin Scheffler jedzie przed nimi, bo cały czas trzyma dystans. Nie mogą go zdublować. Dokładnie tak. Na ostatnim kółku Scheffler 1.48. Także 2 sekundy szybciej niż ci zawodnicy. No pozbierał się i... To chyba jeden z Litwinów po prostu zjechał, który występuje tutaj gościnnie w Rookie 600. Dokładnie tak. A Marcin... Możliwe, że to Ewalda Strapella, który bez mierzonego okrążenia, więc możliwe, że po pierwszym kółku właśnie do tej alei serwisowej zjechał. Oj, szeroko tam teraz grał, sam popełnia błąd i jest Mazurkiewicz już gotowy do ataku, a Śmiechalski atakuje Machia, ale nieskutecznie, bo teraz w prawo i Paweł Machi jest jednak z przodu, chociaż wyniosło go troszeczkę szerzej, ale tutaj nie ma jak już Śmiechalski zaatakować. No kapitalny wyścig nam tutaj na zakończenie sezonu fundują zawodnicy kategorii Rookie 600. Przypomnijmy, to jest Puchar Polski, to jest ta klasa, od której no zaczynamy, Tomek, bo jeszcze przed laty mieliśmy kategorię Pretendent, od której można było tę przygodę z wyścigami zacząć. Teraz tego już nie ma, jest Rookie, no i tutaj jest ten start właśnie wyścigowy. No jest to klasa amatorska, która jest właśnie z myślą o zawodnikach, którzy chcą wejść w wyścigi motocyklowe. No ja jednak chciałbym tutaj przypomnieć i polecić, że najlepszą opcją to jest zaczęcie od niskobudżetowych klas, na przykład Stock 300. Bardzo dobrze rozwojowa klasa, coraz więcej zawodników, coraz więcej wyścigów będzie na przyszły sezon, więc myślę, że Stocki 300 też trzeba brać pod rozwagę. No ale jeśli ktoś jest duży, ma dużo waży, teraz tylko przerwę, bo Maciej Śmiechalski atakuje Mikołaja Budzyńskiego. Myślę, że na Sławiniaku może być atak. No, nie decyduje się jeszcze Śmiechalski na ten manewr, ale rzeczywiście jak cień podąża teraz za liderem. Ta pierwsza trójka nam trochę odskoczyła. Mazurkiewicz i Grausam zostali nieco z tyłu. Tak, Sebastian... A, jest atak. Jest Śmiechalski w niepojętym na pierwszej pozycji. Mikołaj Budzyński traci prowadzenie, ale szeroko tam wypluło Śmiechalskiego. Próbuje skontrować Budzyński. Teraz on jest na zewnętrznej, na wyjściu na tę krótką, prostą do małej patelni i nie będzie w stanie już tutaj skontrować. Myślę, że Mikołaj Budzyński nie powiedział ostatniego słowa. Zobaczył, że wreszcie ktoś go wyprzedza i lider jest zmieniony.
Myślę, że Mikołaj teraz to poczuje taką jakby czerwona płachta na byka i będzie gonił Maćka Śmiszalskiego i nie pozwoli mu odebrać zwycięstwa. No ale zobaczymy. Natomiast trzeba zauważyć, że Sebastian Grausam po tym wyjściu na prosto no, jest chyba rozkojarzony. Ostatnie okrążenie niższe tempo niż czołówka i nawet Rafał Mazurkiewicz nie miał problemu, żeby go wyprzedzić. No został z tyłu zdecydowanie młody Sebastian Grausam, ale może jeszcze tutaj złapie drugi oddech i pogoni za liderami. Ogromny doping tutaj może Państwo słyszą przy naszej kabinie kibiców, którzy przeżywają tę rywalizację, no walkę tutaj o zwycięstwo w tym wyścigu i o tytuł w tej kategorii. Kończymy kolejne kółko. A Maciej Śmieszkalski odjechał. No, teraz zbliżył się już do tego tempa, do którego nas przyzwyczaił. 1.40.300. No to już jest bardzo fajne tempo. Równe 2 sekundy szybciej niż Mikołaj Budzyński. No i na te 2 sekundy prawie odjeżdża w tej chwili lider tego wyścigu. No, a Mikołaj Budzyński będzie musiał za chwilę bronić się przed atakami Pawła Machija. No ale może Mikołaj jedzie po prostu zachowawczo, żeby dojechać. No widzi Marcina Szeflera przed sobą w czarnym kombinezonie, białym kasku. Jedzie jako zawodnik praktycznie zdublowany. To jest myślę, że kwestia czasu. No i myślę, że chce po prostu dowieść punkty i pewne zwycięstwo w Pucharze Polski. No dokładnie, teraz już nie ma co szaleć, tutaj nie ma co kombinować, bo rzeczywiście Maciej Śmieszalski narzucił kapitalne tempo. Marcin Szeffler tam na tej ostatniej 13 pozycji też bardzo szybko, cały czas 1.40, chociaż to było 1.49 na ostatnim okrążeniu, więc 0,7 urwał tutaj lider tego wyścigu. No i ciekawe, czy rzeczywiście zobaczymy tutaj dubla, czy też nie. A Sebastian Grausam już za plecami Krzyśka Depty, więc ewidentnie coś u Sebastiana w tej jego Kawasaki musiało coś chyba nie zagrać, bo nie wierzę, żeby nagle zawodnik, który prezentuje zawsze dobre tempo, nagle dostał takiej zadyszki. Pędzi tam wirażowy, w lewą stronę zakurzyło się, no czyżby ktoś z czołówki nam tutaj jakiegoś psikusa spłatał? Nie widzimy dokładnie, co tam się stało, no ale mamy liderów już na linii mety, no i czy jest tutaj Maciej Śmieszkalski? Nie ma, nie ma, nie ma. Maciej Śmieszkalski przewraca się albo wyjeżdża poza tor pod dębami w tym przedostatnim prawym zakręcie, no i traci praktycznie pewne zwycięstwo, ależ wielki dramat tego młodego, zdolnego bardzo zawodnika. No, no szkoda, bardzo wielka szkoda, bo to byłoby pierwsze zwycięstwo Maćka Śmieszkalskiego w tym sezonie, już były 3 podia, no ale nie było jeszcze wygrane i Mikołaj Budzyński wraca na pierwszą pozycję. Paweł Machi jest drugi, Rafał Mazurkiewicz w tej chwili na 3. pozycji, no i ta trójka przed Krzysztofem Deptą, przed Sebastianem Grausamem, który wciąż na tym 5. miejscu, ale wciąż 2 sekundy wolniej na okrążeniu. No i zostało 2 okrążenia do mety, no i tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Po wypadku Maćka Śmieszalskiego sprawa drugiego wicemistrza jest sprawą otwartą i będą o to się bić Rafał Mazurkiewicz i Paweł Machi. Tam jest sytuacja bardzo nieklarowna. 2 punkty tylko przewagi Mazurkiewicza nad Machijem, więc jak Paweł przyjedzie na 2. miejscu, no to chyba on zabierze tego drugiego wicemistrza. No dokładnie tak. Tutaj wszystko się może wydarzyć. 2 punkty różnicy, a przy tych pozycjach, które teraz widzimy, 2., 3. miejsce, no to jest 20, 16 punktów, a więc 4 punkty różnicy, no i Paweł Machi przeskoczyłby po prostu i Mazurkiewicza, i Śmieszkalskiego, no i 20 punktów nie przeskoczy już Szefflera. No gdyby wygrał ten wyścig, to rzeczywiście zrównałby się z Szefflerem punktami, chociaż Szeffler ma 2 zwycięstwa, więc to i tak on byłby tym wicemistrzem, ale tytuł drugiego, no nie wicemistrza tak naprawdę, bo to nie jest klasa mistrzowska, więc tutaj nie mamy mistrzów, wicemistrzów. No ale jest to podium w klasyfikacji generalnej i ma ono niemałe znaczenie dla tych zawodników. Tak, jest to duży sukces na pewno dla Pawła Machija, który jest debiutantem. Tak naprawdę chyba w tym sezonie dopiero zaczął się ścigać. Namówił go Paweł Szkopek na te wszystkie wyścigi. Przystąpił do bardzo dobrej ekipy Pazela Racing i przy wsparciu bardzo dobrych zawodników, takich Paweł Szkopek, Piotrek Prendota, Patryk Pazera. No tutaj może pokazać się o dobrej strony. A tutaj jeszcze Rafał Mazurkiewicz naciskany przez Krzysztofa Deptę, więc ten najniższy stopień podium też jeszcze może ulec zmianie.
Mikołaj Budzyński pewnie na pierwszej pozycji jedzie po piąte zwycięstwo w tym sezonie, razem z tym zwycięstwem także po tytuł, no a tutaj przewraca się zawodnik w głębi stawki. To jest Kamil Młodawski na Daytonie. No przejechał tam Maciej Śmieszalski, a więc on jedzie nadal w tym wyścigu, jest na siódmej pozycji, proszę Państwa, no a więc zgarnie tutaj w związku z tym 9 punktów. No i jeszcze może to trzecie miejsce w tabeli obronić. Może obronić. Także, oj, nas tutaj czeka matematyka. Tomek, wyciągaj kalkulator. Błażej, nasz realizator, już ma liczydło w rękach i tutaj naprawdę będziemy liczyć szybko, intensywnie, zanim ta najszybsza trójka dojedzie do mety i stanie na podium. A ta meta już dosłownie za kilka chwil, bo już mamy tych najszybszych zawodników na ostatnich metrach. To jest Maciej Szefler, który, no, Marcin Szefler, który prowadził, ale niestety zaliczył wywrotkę i Mikołaj Budzyński wygrywa po raz kolejny i wygrywa nie tylko ten wyścig, ale cały Puchar Polski Rookie 600 2017. Paweł Machij drugi, drugie podium dla niego w tym debiutanckim sezonie i Rafał Mazurkiewicz na trzeciej pozycji przed Krzysztofem Deptą. Sebastian Grausam jest piąty. No i teraz będziemy liczyć. Czekamy jeszcze na Maćka Śmieszkalskiego, żeby zajął te siódme miejsce, 9 punktów dowiózł. Trzeba mu jeszcze doliczyć chyba najlepsze okrążenie, czyli jeszcze jeden punkt za tempo 1.42, bo tutaj patrzę na tabelę, chyba nikt nie wykręcił. Na szóstym miejscu dojechał, czyli będzie miał punktów 10 plus 1 punkt za najlepsze okrążenie, bo tutaj nikt nie zbliżył się do jego rekordu, do jego najlepszego okrążenia. 1.42. 1.40-200. Też Marcin Szefler będzie miał 3 punkty na swoim koncie, no bo jednak jest na tym 13 miejscu. On był tuż przed Mikołajem Budzyńskim, kiedy ten mijał linię mety, więc jeszcze to całe okrążenie musi Marcin Szefler przejechać, no ale dopiszemy do jego nazwiska również 3 oczka. W takim wypadku w klasyfikacji generalnej Mikołaj Budzyński oficjalnie wygrywa Puchar Polski klasy Rookie 600. Marcin Szefler będzie na drugim miejscu, natomiast trzecie miejsce wszystko wskazuje na to, że należy do jednak Maćka Szymierzewskiego. Podniesienie motocykla, wrócenie do wyścigu, powrót do tego wyścigu i dojechanie na szóstym miejscu. No obronił chyba o jeden punkt przed Pawłem Machijem. Dokładnie tak, tak to wygląda bardzo wstępnie. No i jest Marcin Szefler, zdobywca pole position do tego wyścigu. Prowadził, przewrócił się, ale podniósł motocykl, ukończył wyścig na 13 pozycji. Tomek będzie już do alei serwisowej porozmawiać z najszybszą trójką, Budzyńskim, Machijem i Mazurkiewiczem. Może też uda się złapać Marcina Szeflera, chociaż no on pewnie zjedzie już prosto do boksu, więc będzie trudno, no ale kapitalny wyścig, proszę Państwa, Rookie 600. No i Mikołaj Budzyński triumfuje w całym tym pucharze i tutaj według naszych wstępnych obliczeń na drugim miejscu będziemy mieli Marcina Szeflera, a na trzeciej pozycji jednak Maciej Śmieszchalski, który tym, że podniósł motocykl, że dojechał do mety, tym sobie zapewnił o jeden jedyny punkcik ten tytuł. I to trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, o jeden punkcik wyprzedził Pawła Machija, o dwa punkty, o trzy punkty dokładnie Rafała Mazurkiewicza. Świetny wyścig Rookie 600, pierwszy z tych wyścigów współczesnych motocykli już za nami. Tomek już, proszę, widzicie Państwo, jest w alei serwisowej. O godzinie 13.35 będziemy mieli kolejny wyścig Rookie 1000, tam już losy tytułu rozstrzygnięte, a później klasy mistrzowskie. Teraz jednak krótka przerwa, później wypowiedzi i podium Rookie 600. No i największy wygrany, pierwsze miejsce w wyścigu Rookie 600. Trochę w prezencie, chyba dostałeś te pierwsze miejsce, ale potwierdziłeś, że jesteś najszybszy. Wygrałeś Puchar Polski Rookie 600. Jak się z tym czujesz? Bardzo, bardzo zadowolony. Cały sezon ciężko pracowaliśmy i nawet przed sezonem ciężko pracowaliśmy właśnie, żeby zdobyć to pierwsze miejsce. Nie wiem, czy pamiętasz pierwszą rundę, gdzie właśnie mówiłem, że liczę na to, że będę na to pracował, będę się starał. I stało się, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony z siebie. Bardzo wielkie podziękowania mojemu trenerowi, który tam stał, ale oczywiście gdzieś zniknął. Mechanikom, tacie, który pozwolił mi w ogóle wystartować. Dzięki niemu to wszystko się zdarzyło. No, dużo emocji, dużo, dużo wszystkiego. A jakie plany na przyszły sezon? Jeszcze nie są one ustalone. Jeżeli w tym sezonie niestety będzie
w przyszłym sezonie będzie tak jak w tym, że będą tylko mistrzostwa w Poznaniu. Nie myślę, że będę startował w Polsce. Na pewno będę startował Alpe Adria, ale co do reszty, coś większego jeszcze, konkretnego planu nie ma. Jeszcze na pewno mnie czeka dużo pracy, jeszcze dużo treningów i dużo wszystkiego, by stać się szybszy. Jeszcze raz gratulujemy, no i powodzeń na przyszłość. Dziękuję bardzo. Rafał Mazurkiewicz, miejsce drugie, Paweł Maciej, po bardzo dobrym wyścigu, Paweł, a na pierwszym miejscu Mikołaj Budzyński w tym wyścigu i w sezonie, rok 2014, puchar należy do Mikołaja Budzyńskiego, wręczają, proszę Państwa, puchary pan Michał Sikora, prezydent głównego i przewodniczący komisji sportu, pan Duloszcze, prezes zarządu głównego polskiego związku motorowego i prezes automobilu Wielkopolski, pan Robert Werle. Proszę o fanfary dla Roki 600. Brawo panowie, brawo i gratulacje Mikołaj Budzyński, zdobywca pucharu. Jeszcze raz fanfary dla Roki 600. Dziękuję Państwu za brawa, bo to są fantastyczne brawa. Dziękuję inżynierowi, że nam trochę tak pogoda z tymi brawami. Fanfary dla Roki 600. Jeszcze raz. Proszę Państwa, sezon wygląda następująco według moich obliczeń i oficjalnie. Pierwszy Mikołaj Budzyński, Marcin Szefler jest na miejscu drugi, Maciej Śmierczalski na miejscu trzecim, przewodniczący 17. Rafał Budzyński, zdobywca pucharu, biało-czerwony kombinezon. Panowie z Ruki, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za cały sezon. Ruki 600 dało się oglądać. Było naprawdę fantastycznie, mega interesująco i oby tak zapowiadał się sezon następny roku 2018. Transmisje z wyścigowych motocyklowych mistrzostw Polski oglądacie dzięki Wójcik Ventilations i Wójcik Racing Team, Dunlop, Eurotrans Rychlik i Racing Team Siedlce, Pazera Racing, Plus, Brillare oraz Miropasz.